Budda, znany internetowy filantrop, jakiś czas temu wsławił się postawieniem kontenerów mieszkalnych, w których zamieszkali powodzianie. Teraz, po jego aresztowaniu, obawiają się o ponowną utratę Bachu nad głową. Kamil L. Znany w sieci jako Budda, zyskał popularność dzięki swoim filmom na YouTube, które rozpoczął publikować w 2019 roku, jego wyjątkowa hojność, objawiająca się ogromnymi darowiznami na rzecz potrzebujących. Przyniosła mu nie tylko sławę, ale także szacunek. Ogromne wpłaty na dom dziecka oraz wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to tylko niektóre z jego charytatywnych akcji. Jednak zaledwie kilka dni temu ogłosił zakończenie swojej internetowej działalności w spektakularnym stylu, zapowiadając wielką loterię o wartości 8 milionów złotych. Co wywołało wielkie poruszenie nie tylko wśród jego fanów, ale także krytyków. To zdarzenie przyćmiło jednak inne, budzące jeszcze większe kontrowersje. Ogłoszenie buddy szybko przerodziło się w aferę, gdy już następnego dnia, 14 października, Kamil L. został aresztowany. Wraz z nim zatrzymano jego dziewczynę Grażynkę oraz kilku wspólników. W przypadku pięciu zatrzymanych osób zastosowano tymczasowy areszt, co oznacza że pozostaną w areszcie śledczym do momentu wyjaśnienia sprawy przed sądem, co jeszcze bardziej zwiększa napięcie wokół całej sytuacji. Grupa YouTube'a miała według informacji prokuratury w ciągu trzech lat obrócić łącznie 126 milionów złotych. Prokurator w dniu 15 października 2024 roku skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec pięć osób. To jest Kamila L. Tomasza CH. Adama U. Bardosz G. oraz Aleksandryka oświadczyła PROK. Katarzyna Calów, Jaszewska Budzi i jego wspólnikom przedstawiono już zarzuty, są bardzo poważne. Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZPK przedstawił Kamilowi L oraz dziewięć innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno, skargowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy, czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Jeszcze niedawno Budda wspierał powodzian w regionie Opolszczyzny, stawiając cztery kontenery mieszkalne które miały stanowić tymczasowe schronienie dla poszkodowanych. Po wizycie w regionie i rozmowach z lokalnymi władzami YouTuber zdecydował się na ten odważny krok. Każdy z kontenerów o powierzchni 60 metrów kwadratowych jest w pełni wyposażony i ogrzewany, a koszt jednego to 322 tysiące złotych brutto. Po jego aresztowaniu los tych kontenerów stoi pod znakiem zapytania: czy prokuratura przejmie je, a powodzianie zostaną bez dachu nad głową? Na razie prokuratura krajowa nie zajmuje stanowiska w tej sprawie, a sytuacja wciąż pozostaje napięta. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących anulowania wsparcia dla poszkodowanych, co rodzi ogromne obawy wśród mieszkańców. Jedna kartu rolka, burmistrz Paczkowa, na terenie którego znajduje się kilka kontenerów, uspokaja mieszkańców. Urzeczyliśmy tylko terenu, aby móc je gdzieś ulokować. Zastępcze domy miały stać się pierwotnie własnością powodzian.